Plac Holdmarów w Otwocku od dnia przeprowadzki zdążył już zniknąć pod setkami ton złomu. Na placu od rana trwa załadunek, a w hali autokasacji Kamil i Robert ślęczą nad silnikiem widlaka. Trochę jest przybrudzony, nie? No, syfu to tu jest sporo, ty. Kurna się kurzy, wiesz co to po placu się dzieje? Ten filt najbardziej pewnie. No. Zasyfiony. Zakurzony jest jak się ma Wiktor. No to dawaj, może weźmiemy go, przedmuchamy, co? Cząstek? No, przydało mu się. Chyba. Co tam działacie? Wózek nie chce zapalić. My God. Temperatura swoje robi i wózek nawet nie chce chodzić. Kurz. Robuś. Dobra, ty się robuś męcz, synek, a ty polecisz do Warszawy. Przywieźć mi dwa samochody na zło. Masz na miary. No dobra, to może sobie kogoś wezmę. Dobra, weź sobie Demana, niech się trochę przyucza. Damiana? A co on mi pomoże? Jak on się na niczym no nie jak ty, zawsze coś ci pomoże. Czy linkę ci przytrzyma, czy ci pokieruje, wiesz, zawsze, no ale jak nie? Ma być szybko, no to już bym wolał jechać z Robertem, tak? Dobra, weź sobie i Roberta, jedźcie we trzech. Tylko panowie, żeby to było w miarę szybko. A gdzie jest Damian? Na górze filtrów szuka do wózka. Damian! Chodź, zostaw to na razie. Chodź, bo jedziesz z Kamilem do Warszawy. Trzeba odebrać dwa pilne samochody na złom. Pamiętaj, jak pojedziesz z nimi, to masz się uczyć, bo nie będę we trzech wysyłał po dwa samochody do cholerii, prawda? No tak. Tak robisz? Robuś. A pokaż ty się, jak ty wyglądasz? No co, trochę je przykurzyłem. No trochę przykurzyłeś, do silników to możesz być, ale do Warszawy, do stolicy to musisz trochę się ładnie ubrać chyba, prawda? No, przydało mi się. Daj mu jakieś spodnie drugie weź. A mnóż jakąś dziewuchę trafisz fajną, prawda? Nie, nie potrzebuję. Nie, oj, Robert. Pogadamy te spodnie. Dobre będą, Robert, dla ciebie? Mogą być, Robert, chyba co? Dobre będą. Panowie, dobra, szkoda gadki. Spadamy. Z energicznym Sławkiem nie ma dyskusji, zresztą w tym wypadku nie ma o czym gadać. Wszystko jasne. Pozostało przygotować lawetę i opuścić bazę. Dobra, wszystko mamy, tak? No. Nic nam więcej nie trzeba. O! Wujek! Ty, żebyś nie został w tej Warszawie w takim widzianku. Żeś się wystroił? Tak, wystroił. Dobra. Siadamy, bo nie ma czasu. Jedziemy.